Dla każdego z nas jest wyjątkową osobą, pełniącą wiele ról: przyjaciółki, nauczycielki, opiekunki i mentorki. To właśnie ona daje nam wsparcie i nieskończoną miłość. Dzień Matki jest zatem doskonałą okazją, aby okazać naszą wdzięczność i docenić wszystko, co dla nas robi. Właśnie mamy się kupiłem pysznie ciasteczka, do mnie pojadę, do życzenia i mam nadzieję, że wspólnie Pani spędzimy czas. Mama jest najważniejszą osobą w życiu. To ona mnie urodziła, wychowała, więc wiadomo, miłość do mamy jest największa. No mama to jest moje największe wsparcie, przyjaciółka. Uważam, że każdego dnia jest się mamą i bardzo trzeba ją cenić, bez względu na datę. Czekoladki, biżuteria, perfumy to tylko początek listy upominków. W ten wyjątkowy dzień królują wciąż kwiaty. Kwiaty sezonowe, które w maju konwalie najbardziej schodzą. No też tulipany jako wiosenne kwiaty, bzy, piwonie, to są takie kwiaty na Dzień Matki. Niezależnie od wybranego podarunku, najważniejsze jest, aby wyrazić swoją miłość i wdzięczność w szczery i autentyczny sposób. Jeśli on jest okazjonalny, czyli jeśli mamy jeden dzień w roku i nie mamy więzi, relacji stworzonej przez wszystkie pozostałe dni roku, to zapewne ten dzień będzie takim, jak to się potocznie mówi, odfajkowaniem rytuału. Czyli pewnie kwiatki, pewnie czekoladki merci, albo jakieś inne z hasłem dziękuję, albo wdzięczny Ci jestem, cudownych rodziców mam i tym podobne. Czyli dać prezent. To, co w naszym silnie zekonomizowanym społeczeństwie jest takim ekwiwalentem uczucia. A wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji święta. Dziękujemy Wam za miłość, opiekę i poświęcenie, jakie nam ofiarujecie każdego dnia.